Hej, cześć, siemano, witam ponownie w Skyrim. Dalsze poszukiwania Faliona, gdzie on się podział i czy wyleczy mnie z wampiryzmu? To jest dobre pytanie. Czy mu się uda dokonać niemożliwego? W sumie nawet nie wiem, jaki mam poziom wampiryzmu, więc może nawet nie będzie się dało go wyleczyć. Znaczy mnie wyleczyć, a jemu nie uda się po prostu. Ale zobaczymy. Trzeba wszystkie krawy błotne zabiłem. Zobaczmy, ile mam złota. Dobra, 2800, no spoko. W zupełności powinno wystarczyć. Dobra, bagna za miastem. Może tutaj gdzieś. Może gdzieś tutaj w pobliżu będzie. Cisza. Nie ma go, może gdzieś po mieście chodzi. W sumie nie zaszmy. Aha. Idź sobie stąd. Nie wiem, jakie to jest upierdliwe stworzenie. Druga 53 po południu, więc godzina jest ok. Jeszcze trochę tu poszukam, ale kto wie, może on po prostu siedzi sobie w domu albo łazi po mieście. Ja go tutaj na bagnach szukam. Zresztą, co on by tu robił na bagnach? Co, łaził sobie tylko? Trochę dziwne. O, tu coś ma. Okej, kolejny krab błotny. Tu coś jest. Mi to wygląda na smocze cmentarzysko albo na jakąś kolejną kryptę. Ta, to jest krypta. Tak czy nie? Jeszcze jeden. Dobra, może przejdźmy do takiego trybu. Ojej. Jeszcze niżej. Nie, to musi być gdzieś tu. Albo trochę wyżej. Albo jeszcze wyżej. O, come on. No, byłem już tak blisko. No, w końcu. Okej. Krasnoludzka zbroja. Jaka ona ciężka! Ja pierdzielę. Ile to waży? Ile ta zbroja waży, ja się pytam? Strój. Krasnoludzka zbroja. 45! Chyba kogoś tutaj głowa boli. Dobra, to jest zwykła zbroja. Po prostu wyrzucę. I broń. Krasnoludzki łuk. To też chyba tam było. Nie mogę sobie pozwolić na noszenie takiej zbroi. Dobra. Więc to były ruiny po prostu krasnoludów, spoko. Dobra, wracam do miasta, bo raczej tutaj go nie znajdę. Tego Faliona. Czasami chodzi po mieście.
ale najczęściej jest na bagnach. No właśnie widać, że chyba trafiłem na moment, w którym jego po prostu nie ma na bagnach. Może tu gdzieś jest? Nie ma. Oczywiście, że go nie ma. Też nie. Mamy konia w sumie. Na koniu będzie szybciej. Będę mógł szybciej podróżować, szybciej przeszukać bagna. Mogłem w sumie od początku to zrobić. Nie jest to za duże miasteczko z tego co widzę. Odnalezienie Faliona nie powinno być trudne, ale one strasznie opustoszałe. Tylko strażnicy chodzą. Co jest dość dziwne. Naprawdę dziwne. Tu chyba był ten dom jego. Ta. O, otwarte! On tu jest w środku pewnie. Lol. No proszę, jest. W końcu mi się udało go znaleźć. Falion mówi, że jestem dobry w learning. I like learning about magic. If you stand before me to accuse me of sacrificing children or eating the hearts of the dead, you may save your breath. I have done no such thing, nor do I intend to. I simply wish to live my life in peace. Okay. I keep to myself. I offer spells and scrolls to those who need them, and wisdom and conjuration magic for those who wish to learn. Beyond that, I seek only to be left alone to pursue my research. Podobno jesteś ekspertem w sprawach wampiryzmu. I know many things. I've studied things beyond the reach of most humans. Traveled the Oblivion Plains, seen things one should not see. I have met Daedra and Dwemer and everything in between, and I know enough to see a vampire where others would see a man. I met several of your kind during my studies of life-extending magics. I even considered becoming a vampire myself. In the end, vampirism would endanger my ward Agni, which would defeat the intended purpose. Poszukuję lekarstwa. It is possible. I know of a ritual, but have never performed it. It requires a filled black soul gem. You will need to kill someone. When you have a gem and have filled it, return to me and I will perform the ritual. I will bring life to your dead body, vampire. Okay. My talents are much needed here in order to keep Morthal. Czarny klejnot duszy. I had you figured for a mage. I think you'll appreciate this. Masz czarny klejnot, świetnie. Kupię sobie jeden. Za 600 zł, ale to będzie kosztowne przedsięwzięcie. Naprawdę. Dobra, teraz pozostaje mi tylko napełnić ten klejnot duszy. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Okej, zapiszmy grę. Weźmy sobie zaklęcia, magia. Wszystkie. Pułapka duszy. Tak. Dajmy go sobie do ulubionych. I teraz tak. Potrzebny będzie jeden topór. A pod drugim przyciskiem myszy pułapka duszy. I to będzie wyglądało mniej więcej tak. Ok.
Tylko pytanie jest, czy ten klejnot mi się napełni. No zobaczmy, może uda się go napełnić. Tego nie wiem. Ale według poradnika powinienem teraz się udać gdzieś w górę, gdzie będzie jakiś drwal, którego mogę po prostu ukatrupić. Tylko czy to było tutaj? Nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć, gdzie może być chata drwala. O, stąd jest całkiem ładny widok. Nie ma go. No dobra. Trzeba będzie poszukać jakiegoś innego miejsca. Tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Gdzie tu mogę znaleźć jakiegoś silnego potwora, żeby napełnić ten kamień duszy? Tam klejnot duszy, jak zwał, tak zwał. W sumie to zobaczmy sobie. Magia. Aktywne efekty. Premia do handlu. Podatność na ogień. Podatność na światło słoneczne. Okej. Morthal used to be a quiet place, but then the world used to make sense. Gdzieś tutaj zostawiłem konia. Który jest mi to jezdą? W wodzie go zostawiłem. O nie, koń by mi zamarzł. Tego bym nie chciał. Dobra. No cóż, wyruszymy w jakąś jaskinię i tyle. Tą jaskinię już chyba przeszukałem. Więc pójdziemy sobie na wprost, na bagna. Może coś się uda znaleźć. Byłoby fajnie. Muszę pamiętać, że jeżeli rzucę na niego zaklęcie, na jakiegoś silnego potwora, to będzie on musiał zginąć w przeciągu minuty, aby klejnot duszy się napełnił. Więc trzeba będzie się troszkę spiąć. Mając do dyspozycji jedną broń, może to się okazać niełatwym zadaniem. Jakaś chatka, to mnie raczej nie interesuje. Nic ciekawego. O! Tutaj też raczej nic, co by mnie zainteresowało. Ale tam widzę jakieś ruiny w oddali. Też nie. Co jest? Coś mnie goni. Nie, taki zwykły robaszek. Dokąd ja zmierzam? To jest dobre pytanie. Aha, tam już nic w sumie nie ma. Gwiazda zaranna. Powinienem udać się bardziej w tym kierunku. Bo inaczej nic nie znajdę. I tyle. Chciałbym się wyrobić w tym odcinku jeszcze.
żeby po prostu odzyskać swoją dawną formę człowieka, tak to nazwijmy. Zobaczmy, jak tam godzinowo stoimy z czasem. Jest ok. Tyle, że teraz jak potrzeba, to nie mogę nic znaleźć, żadnych przeciwników. Samotnia. To też nie jest coś, co by mnie jakoś za specjalnie interesowało. Patrzcie, jak teraz jak potrzeba jakichś ruin, potworów czy czegokolwiek, to nie ma. Tak to co chwilę się trafiało coś. Ja tak koń umiejący pływać. Coś pięknego. Tu coś musi być, no to innej opcji nie ma, tak? W końcu to bagna. Tu już byłem. To miejsce wygląda ciekawie. Nie, to jest kolejny kamień. Kamień ucznia. No ale spoko, zawsze coś odkryłem. Jakiś fragment mapy. Nic, przejdę sobie jeszcze bardziej w tym kierunku. Czy ja słyszę smoka? Nie, chyba nie. Koniku, co ty robisz? Jakaś chatka jest. On jest martwy. Nic interesującego. Dobra. Może trochę w góry pojadę. No patrzcie, to jest właśnie ironia losu. Chcę znaleźć jakiś dungeon, jakieś lochy, cokolwiek, jakąś jaskinię chociażby. I nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Jak na złość. Jakieś miasteczko kolejne. Gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj, tak? Tu nie mam nic odkrytego, więc teoretycznie powinienem coś znaleźć. Oho. Pod niego to nawet nie próbuję podchodzić, ale to byłby naprawdę silny przeciwnik. Nie ma co próbować. Ale kto wie, może tutaj... Oh shit. Spróbujmy może. Okej, na kota się nie da rzucić zaklęcia. Okej,
Ej, mój koń, znaczy mój koń zginął. To było niesprawiedliwe. Dlaczego? Mój konik. Nie. Dobra. Nie ma co. Zobaczmy. Ruiny Kienstak. Proszę bardzo. Przecież je odkryłem wcześniej, mogłem od razu się tutaj teleportować. Bez większych problemów. Duch. What the fuck? Dokąd on biegnie? Dokąd biegniesz, duchu? Czyżby tu coś było? Mało prawdopodobne, ale kto wie? Bandyci. Spoko, mam jego duszę, ale... Czy to jest kamień? Czy kamień napełnił się ten, który chciałem? Wielka dusza. Nie, chyba jednak nie pykło mi to. Trochę smutek. A co oni tu robili? Patrzcie, tu jest zejście. Właściwie nie ma tu nic ciekawego. Nawet nie mogę za bardzo... No nie, Lidia, nie rób mi tego. No nie, proszę. Odsuń się. No nie wyjdę stąd teraz, no zobaczcie. Oj, Lidia. Dobra, udało się. Niestety nie znalazłem nic, co by mnie interesowało. Dobra, leżę Mowarta. Nie wiem, czy tutaj byłem. Wydaje mi się, że już tutaj byłem. Mam takie wrażenie przynajmniej, ale sprawdzimy, tak? Sprawdzimy i zobaczymy, czy ja tutaj byłem, czy też nie. Byłem. Przeszukane, calutkie. Od początku do końca. No zobaczmy. Mapa świata. Nie mogę się tutaj teleportować. Aha. Dobra, pewnie dopiero teraz się będzie dało. Chyba, że jest tu jeszcze jakieś miejsce, którego nie odkryłem. Nora Schulera. Zbadano, tak? Tutaj raczej są miejsca, które już właśnie zbadałem. Trochę smutek, bo przydałoby się napełnić tą duszę, a nie ma czym. Zobaczmy to. Może tutaj nie byłem.
Ale wydaje mi się, że byłem, więc to będzie po prostu trzeci odcinek. O, gdy głodujesz, fajnie. Więc znów jestem wampirem, który głoduje. No świetnie. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Będzie jeszcze jeden z wampiryzmu. Może się uda wyleczyć. Zobaczymy. Tak więc do następnego odcinka.